Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie chce kształcić drukarzy 3D. Będzie to możliwe dzięki podpisanej umowie z firmą FUKO Design. FUKO Design Erwina Garbarczyka to firma zajmująca się m.in. wydrukiem 3D. To właśnie w tej dziedzinie będzie współpracować z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. Obie strony kilka dni temu podpisały umowę. To jest współpraca w zakresie nowych technologii, drukarki oraz skanera 3D, tłumaczy Arleta Adamczak-Puk, dyrektor szkoły, i dodaje, że skorzystają na tym zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. To jest nie tylko rozwijanie kreatywności uczniów z technikum informatycznego, ale również ze wszystkich innych typów i kierunków nauczania, ale również nauczycieli, bo wiadomo, umiejętności są teraz potrzebne w każdej dziedzinie życia. Na przykład taki nauczyciel geografii będzie mógł sobie wydrukować makietę wulkanu. Dziewczyny będą sobie mogły wydrukować biżuterię na jakąś imprezę. Uczymy ich kreatywności i tego, że świat się zmienia i oni się muszą też do tego dostosować. Nauczyciele reagują bardzo entuzjastycznie na to, dlatego że to jest coś nowego, tak? Nie mają nigdy do czynienia z drukiem 3D, nie mogą wytworzyć swojego przedmiotu. A jeżeli gdzieś mogą to zrobić, to z dużymi kosztami. Tutaj mogą to zrobić za dosłownie kilka groszy, bo tyle kosztuje materiał tak naprawdę. No i reaguje na to bardzo żywo. No i każdy ma swoje pomysły, jak do czego wykorzystać taką drukarkę 3D. Arleta Adamczak-Puk przyznaje, że na początku sceptycznie podchodziła do pomysłu, uwierzyła, kiedy zobaczyła. Cały czas dążymy do tego, żeby marka Nietążkowa stała bardzo wysoko, a jednym z elementów są właśnie e-technologie, czyli chcemy, aby szkoła w Nietążkowie była technologicznie gotowa. Dla Erwina Garbarczyka podpisana umowa oznacza m.in. możliwość pozyskania wykwalifikowanej kadry. Nie ma na chwilę obecną takiego zawodu nigdzie w Polsce jak drukarz 3D, ani nikt nie szkoli w takim zakresie. Natomiast dzięki współpracy ze szkołą, ja tak naprawdę szkolę sobie swoich pracowników w przyszłości. Tak? Szkolę taką kadrę, która będzie wykwalifikowana idealnie pod moje potrzeby. Ze sprzętu uczniowie korzystać będą m.in. na lekcjach z informatyki. Podpisana umowa da im także możliwość uczestniczenia w kursach kończących się zdobyciem certyfikatu, na przykład z modelowania 3D. Obsługa takiej drukarki po naszym szkoleniu to jest tak naprawdę bułka z masą, że tak się wyrażę kolokwialnie. Wystarczy umiejętność narysowania tego, a później mamy z wyświetlacza wybór tylko, jaki model chcemy wydrukować, i to jest wszystko.